Pan R. powiedział: lubię myśleć, że ostrygi kraczają poza narodowe bariery. I jeszcze, że telewizja to zło. I jeszcze, że na wojnie zabili mi ojca i tym podobne pierdoły. Nie mam silnych rąk, więc opieram na nich głowę. Patrzę, patrzy. Toczą się nasze źrenice. Jutro 14 walentynki będą w telewizji, będą na wojnie. A to zło, tak twierdzi pan R., więc nie dam mu prezentu. Taki kochany tumiwisizm. Zmęczeni jesteśmy. Które to już piwo? Kocham cię, nie kocham cię i tym podobne pierdoły. Jest 14, walentynki. Przyjedzie telewizja. Wojnę mamy na co dzień. Panie R., u nas ostrych się nie jada. Jabłka, część druga. Mama pyta. Mogę napisać wyraz? Pisz tu, na boku nowego tekstu ostrygi, koło moich ostryg. Pisze, jabłka. Co to ma być? Pytam. Patrzę, no jabłka. Tak myślałam. Nie lubię jabłek, mówię. Jabłka są drogie. Panie R., jabłka z ostrygami. Tego na pewno się u nas nie jada. Winda. Jadę windą. Pan R. też. Naciskam guzik piętra numer 1. Wcale tam nie mieszkam i wcale tam nie muszę jechać windą. Naciskam, bo pan R. jedzie windą, też na pierwsze. Kładę palec na przycisku, głaszcząc powieki pana R. On to lubi, wiem, to nic nie znaczy, taki wspólny przycisk w windzie, ale jednak tęsknię. Jutro znów nacisnę 1. List. Papiery na stole. List. Do pana R., który nigdy do niego nie trafił. Ktoś przez przypadek lub niechęć wysłał go do mnie. Pech. Pan R. nigdy go nie otrzymał. Grzech. Pierworodny albo drugi. Czymś mnie nęci. Pan R. ma zielone oczy. Ciągle je widzę. Moje są niebieskie. Jestem w niebie. Bez pana R. Mów. Nie taki tytuł powinien być, mówi pan R. Wszyscy go używają. Zamurowana chęć dojścia na szczyt. Rozwalcie mur i wstawcie szyby. Nigdziekolwiek. Nie ma takiego wyrazu, krzyczy pan R. Nie dokończam tekstu. Koniec schodów. Teraz techniczne nowinki. Do wspinania służą ścianki sztuczne. Słońca w solariach, gdzie na paluchy przyklejają plastik i chlapią lakierem, i chlapną lakierem. Nie ma wyboru. Łzy kapią na paluchy w odcieniu lila róż. Pan R. nigdy nie chodzi po schodach. Rzucanie mięsem. Chodnik uciekał mi spod stóp. Nasz nowy sklep rzeźniczy. Kolejka. Stoję. On stoi. Kolejka. Zegarek mi stanął, czas nie istnieje. Powracam do przyszłości, flashback. Wybiegam w myśl. Kolejka zbliża się do mnie. Pan R. ma zegarek na lewej ręce i ze wskazówki. On nic nie mówi. Kolejka. I jego. Otwiera usta, by złożyć zamówienie. Ostryk kurwa nie ma, krzyczy sklepowa. Wskazówki biegną szybciej. Kolejka przyspiesza. Moja jedzie złym torem. Być może dlatego, że nie kupiłam biletu. Matematyka. Jedna czwarta mnie schodzi po schodach, odwraca się jedna druga, jedna szósta patrzy, a jej wzrok budzi jedną trzecią. Właściwie w 100% nigdy mnie nie ma. Jest ciemno. W jednej szóstej świecą się oczy, jedna trzecia budzi się, jedna druga widzi coś jeszcze. Pan R. krąży wokół mojej jednej czwartej, wbija wzrok w jedną szóstą, zamyka drzwi. I nigdy już go nie spotkam. Płacze moja jedna druga. Budzi się demon. Koniec weekendu. Jedziemy samochodem. Ja i pan R. Pan R. skupia się na prowadzeniu pojazdu. Ja myślę o kubkach zatracających entropię. Nasze myśli się krzyżują. I błyska namiętność. Droga się skraca, czas się skraca. Pracujemy, by się zatracić.
poza spojrzeniami ludźmi. Tak wiem, to głupie, takie marzenie niespełnione. Dotykam ręki pana R., która mocno trzyma kierownicę. Oczy jego mówią, żeby mu nie przeszkadzać. Ja nie tracę nadziei. Obejmuję go i patrzę w te zielone oczy. Pan R. przyciska pedał gazu. Wzrokiem posygnał mu sygnał. Latarnię morską podczas sztormu. Biegną minuty, uciekają sekundy. Zostawiamy z tyłu lata. Choć wszystkie pchają się na dwóch palce. Umywam ręce, powiedział Piłat. I my umywamy. Od podejrzeń, od plotek, od ludzi złych. Spieszymy się. Pan R. jest już spokojny. Zjeżdżamy na pobocze. Spada na nas intymność. I tak kończy się weekend. Tak. Dziękuję.